Materiały opatrunkowe, leki, latarki, powerbanki to efekt czterodniowej zbiórki zorganizowanej przez Urząd Miasta Wiaśle oraz Jasielski Oddział PCK. Dary trafią do Sambora i Truskawca, miast partnerskich Jasła. Kontaktowaliśmy się z nimi, byliśmy w kontakcie zresztą na bieżąco od początku i otrzymaliśmy od nich prośbę o wsparcie, przede wszystkim właśnie rzeczowe. Wskazali nam rzeczy, które są niezbędne, które są im w tej chwili potrzebne, i na podstawie tej listy ogłosiliśmy zbiórkę. Spotkaliśmy się z ogromnym odzewem naszych mieszkańców. Zbieraliśmy oczywiście też do puszek, ponieważ wiele produktów, czy to są bardzo drogie produkty, które też oni nas prosili, czy takie specjalistyczne leki, czy też środki opatrunkowe, więc też zbieraliśmy do puszek i w sumie przez te cztery dni udało nam się zebrać 11 275 zł za te pieniążki. Kupiliśmy już medykamenty środki opatrunkowe. Oprócz tego dzięki uchwale radnych Rady Miejskiej w Jaśle przygotowujemy również do przekazania tego transportu osiem agregatów, Prądotwórczych, które w tym czasie naprawdę ciężko było je zdobyć, ale udało nam się. I przekazujemy je tym naszym miastom partnerskim razem z kalimatami, kocami termicznymi i wieloma, wieloma innymi rzeczami. Zgromadzone w magazynie rzeczy w najbliższych dniach zostaną dostarczone do miast partnerskich. Miejmy nadzieję w środę do Samboru, a w czwartek do Truskawca. Zaprzeżona firma zaoferowała nam pomoc w transporcie swoimi pojazdami do tych miejscowości, i ten transport właśnie w najbliższych dniach ma tam do nich dotrzeć. Cały czas trwa także zbiórka darów rzeczowych na rzecz Ukrainy w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej przy ulicy Sokoła oraz oddziale rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Wincentego Pola.